Wydawnictwo AA z Krakowa oraz kanał YouTube Ku Bogu przedstawiają audiobook zrealizowany na podstawie książki Giuseppe Falica zatytułowany Niezniszczalni. Pocenię się różnymi płynami. Inne typowe zjawiska to pocenie się szczególnymi płynami, opisywanymi w zależności od przypadku jako olej roślinny, alkohol, maść, manna, perfumy albo woda. Płyny te mogą powodować cudowne uzdrowienia. Na początku średniowiecza Kościół grecki miał zwyczaj określać takich świętych mianem miroblity, ewentualnie mirovliti, czyli roniący olejek, krzyżmo. To zjawisko niekoniecznie musi towarzyszyć konserwacji ciała, jak pokazuje przypadek świętej Walburgi, zmarłej w roku 779, która jest pochowana w Eichstätt w Niemczech. Z kamienia płyty nagrobnej jeszcze dzisiaj kapie pachnący olejek przez 4 miesiące w roku, od 12 października, rocznica pierwszej translacji, do 25 lutego, data śmierci. Inny przykład to święty Gerard Majela, zmarły w 1756 roku. Wiek po jego śmierci władze kościelne zarządziły rozpoznanie relikwii. Po otwarciu grobu stwierdzono, że z czaszki i z kości obficie spływał pachnący olejek. Oprócz tych przypadków są jednak również i takie, w których tajemniczy płyn nie spływa z kości czy z kamienia nagrobnego, ale z nienaruszonych ciał. Na przykład niesamowitej konserwacji ciała świętego Charbela Maclouffa, zmarłego w 1898 roku, towarzyszyło roszenie wody i krwi. W Toledo w Hiszpanii ciało błogosławionej Marii od Jezusa, zmarłej w 1640 roku, jeszcze dzisiaj poci się pachnącym płynem opisywanym jako zapach róż i jaśminów, razem z oleistą manną. W przypadku świętego Kamila de Lelis, zmarłego w 1614, nastąpiło obfite roszenie pachnącego płynu podczas oficjalnego rozpoznania w roku 1625. Chirurg poczuł, że musi wykonać nacięcie w jego boku. A z tego nacięcia wypłynęła wielka ilość płynu o naprawdę pięknym zapachu. Wypływał on przez 6 dni, praktycznie wtedy, kiedy szczątki były wystawione dla uczczenia przez wiernych. Świadectwo ojca Citatelego i jeszcze w czasie translacji świętej Marii Róży Julii Billiard, zmarłej w 1816 roku, przeprowadzonej w rok po jej śmierci. Zwłoki zrosiły się olejem, który splamił szaty, w jakie była zawinięta. To zjawisko okazuje się absolutnie niewytłumaczalne dla nauki, która nie jest w stanie stwierdzić podobnych przypadków pocenia się ani w ciałach zakonserwowanych w sposób sztuczny, ani też w ciałach, które zachowały się z przyczyn naturalnych. Naturalnie, na wstępie należy odrzucić naiwną hipotezę, że może chodzić tutaj o balsam wykorzystany do konserwacji zwłok. Jak bowiem wyjaśnić ilość takiej wydzieliny i czas trwania zjawiska, nawet przez setki lat? Albo jego okresowe występowanie, albo fakt, że pocą się zwykłe kości albo kamień. 5. Zachowanie ciepła. Rzadziej występujące, ale relacjonowane przez świadków godnych zaufania jest utrzymywanie się ciepłoty ciała przez długi czas po śmierci. Czasem jest to temperatura zauważalnie wysoka. W przypadku sługi Bożej Marii Villani, zmarłej w 1670, chirurg, który wykonał w 9 godzin po śmierci zabieg wydobycia jej serca, miał trudności, by włożyć ręce do jamy brzusznej. Tak wysoka była temperatura.
To samo zjawisko zostało odnotowane w przypadku czcigodnej Serafiny Bożej, zmarłej w 1699 roku, w 30 godzin po śmierci. Według nauki jest rzeczą możliwą, by zjawiska gnilne powodowały powrót pewnej temperatury ciała, ale ta hipoteza nie dotyczy niezniszczalnych, ponieważ w ich przypadku oprócz wysokiej temperatury stwierdzano, że ich organy są świeże, że nie występuje nieprzyjemny zapach i że nie ma żadnych śladów rozkładu. 6. Racjonalne i świadome gesty wykonywane przez ciała zmarłych. Nie brakuje epizodów, gdy święty już po śmierci podnosił ramię, by błogosławić. Święty Gibrian, święty Eustochium z Messyny. Podnosił stopę do ucałowania. Święta Agnieszka z Montepulciano. Otwierał oczy i odwracał głowę w stronę Najświętszego Sakramentu. Święty Paschalis, Bailon. Zakrywał intymne części ciała, gdy go przebierano. Święty Filip Nereusz, święty Gerard z Aurillac. Krzyżował ramiona na piersi. Błogosławiona Weronika z Binasco. Albo uśmiechał się, gdy przynoszono go przed ołtarz. Święta Katarzyna de Vigri. Czy nawet obejmował inne ciała. Czcigodna Maria Laurencja Longo. W niektórych przypadkach musiano odwołać się do świętej cnoty posłuszeństwa, aby przerwać to cudowne wydarzenie. Zakonnica obecna przy składaniu do trumny świętej Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, zmarłej w 1878, napisała: było widać, jak trzykrotnie jej ramiona same wysuwały się z trumny. Nasza czcigodna matka kilka razy odkładała je na miejsce, a w końcu powiedziała do niej: moja córko, przez wzgląd na posłuszeństwo, leż ze skrzyżowanymi ramionami, żeby można było zamknąć trumnę. A droga córka, która za życia okazywała posłuszeństwo w niemal cudowny sposób, usłuchała również po swojej śmierci, a jej ramiona od tej chwili pozostały nieruchome. To wydarzenia, w przypadku których należy wykluczyć możliwość stanu kataleptycznego albo pozornej śmierci ze względu na same okoliczności, które towarzyszą temu zjawisku. Również racjonalność i logika wykonywanych gestów wykluczają możliwość, by były to konwulsyjne ruchy ciała będące następstwem procesu rozkładu. 7. Pogoda oblicza i piękny wygląd. Odmłodzenie ciał. Ciało niezniszczalnego zasadniczo nie wzbudza ani odrazy, ani przestrachu, lecz wprost przeciwnie. Zdumiewa swym pogodnym wyglądem przypominającym śpiącą osobę. Ale znane są głośne przypadki, w których świadkowie obecni przy śmierci widzieli autentyczne cuda. W praktyce, po nagłym zniknięciu śladów, jakie pozostawił czas i choroby, wydawało się, że zmarły wyglądał piękniej i że odmłodniał o wiele lat. Wzorcowy był przypadek świętego Franciszka z Asyżu. Można wspomnieć również świętego Antoniego Padewskiego, świętą Ludgardę, świętego Andrzeja Avellino, błogosławioną Kolumbę z Rieti, sługę Bożą Marię Villani, sługę Bożą Marię Małgorzatę od Aniołów i wielu innych. W przypadku świętego Kryspina z Viterbo, zmarłego w 1750 roku, biograf napisał: zaledwie wystawiono ciało, nagle wszyscy zobaczyli na własne oczy z niewysłowionym zdziwieniem natychmiastową zmianę we wszystkich częściach ciała. Zniknęły zmarszczki, bruzdy, sinność i wszelkie inne znaki gangreny. Ciało stało się zdrowe, miękkie i białe jak u dziecka. Kolana rozprostowały się we właściwy sposób. Dłonie i stopy, które wcześniej były poskręcane i wykrzywione, rozciągnęły się, rozprostowały i stały się giętkie jak u zdrowego i żywego człowieka. W zasadzie to ciało w każdej swojej części nagle zmieniło swój wygląd i oczom wszystkich ukazało się nie tylko zmienione, ale również elastyczne i piękne tak, że przyciągało zdumiony wzrok wszystkich obecnych.
8. Porost paznokci, włosów, brody. W niektórych okolicznościach, oprócz zjawiska niezniszczalności, odnotowano cudowny porost paznokci, włosów albo brody. Możemy przytoczyć przykład świętego Gaudencjusza, świętego Jodoka, świętego Amanda z Maastricht, czcigodnej Marii Laurencji Longo, błogosławionej Heleny Encelmini. 9. Transwerberacja serca. Czasami podczas rozpoznania ciała obserwowano obecność stygmatów w sercu, już zapowiedzianych i szczegółowo opisanych przez świętego jeszcze za życia. W niektórych przypadkach na mięśniu sercowym dosłownie widać było ranę święta Teresa z Awila, podczas gdy w innych były na nim mięsiste narośle wyobrażające krucyfiks, gwoździe pasji czy też inne symbole religijne, święta Weronika Giuliani, święta Klara z Montefalco, czcigodna Katarzyna Savelli, czcigodna Serafina Boża itd. Niektórzy krytycy poddawali w wątpliwość realność tych cudów, twierdząc, że chodziło raczej o fizyczne patologie serca, naiwnie wzięte za coś cudownego. Powyższa teza nie wytrzymuje jednak krytyki argumentów, ponieważ to właśnie lekarze i chirurdzy przeprowadzali autopsję. Ponadto pozostaje niewyjaśnionym, jak ci wielcy mistycy mogli antycypować kształt obrazów, które później znaleziono wewnątrz ich ciał. Podobne zarzuty nawet nie zasługiwałyby na to, by je zacytować, gdyby nie zostały przejęte, co niestety miało miejsce, nawet przez niektórych biografów katolickich. Poważna konsekwencja tego jest taka, że te nadzwyczajne cuda, które zasługiwałyby na inny rozgłos, zostały niemal całkowicie zapomniane przez apologetów. 10. Pojawienie się cudownych świateł. Liczni świadkowie byli obecni przy pojawieniu się świateł pochodzących z ciał albo z grobów niektórych spośród tych świętych. Natychmiast po śmierci święta Ludwika Bertranda, zmarła w 1581 roku, tajemnicze światło przez kilka minut wychodziło z jego ust, oświetlając całą celę. Podczas dwóch dni wystawienia ciała błogosławionej Marianny od Jezusa, zmarłej w 1624 roku, wielu świadków widziało, że z jej twarzy sączy się światłość, na tyle silna, by rozjaśniać skromny pokój, w którym mieszkała. Ciało sługi Bożego, Angela Lo Musico, zmarłego w 1610 roku, przed złożeniem do grobu jaśniało niezwykłym blaskiem. Ale najbardziej imponujące zjawisko miało miejsce w grobie świętego Charbela Maclouffa, zmarłego w 1898 roku. Silne światło, które jaśniało przez 45 nocy po pogrzebie, zostało zaobserwowane przez licznych krajanów. I to samo zjawisko powtórzyło się później, w czasie ekshumacji. Inne przypadki. Święty Nimatullah Josef Kasab al-Hardini, święty Gutlak, święty Jan od Krzyża, święty Antoni Vici ze Stronkone, święta Joanna z Lestonag, święty Quintin, męczennicy z Nagasaki i męczennicy z Otranto, święty Kazimierz Jagiellończyk. 11. Długotrwała konserwacja szat, kwiatów itd. W niektórych przypadkach fenomen niezniszczalności objął również, jak się wydaje, szaty i przedmioty należące do pochówku. W roku 2001 w związku z ekshumacją ciała sługi Bożej Teresy od Jezusa z Kupersburga, zmarłej w 1939 roku, wewnątrz trumny znaleziono wciąż świeżą gałązkę palmy. Inne, zwracające uwagę przypadki dotyczą świętej Dżemmy Galgani, świeże kwiaty po 6 latach, świętej Łucji Filipini, kwiaty hiacyntu, świeże i pachnące po 120 latach, błogosławionego Antonia Franco,
zielona gałązka bazylii po 23 latach, świętej Germany z Pibrac, świeże kwiaty po 43 latach, świętej róży z Viterbo, róże świeże i pachnące po 18 miesiącach, świętej Elżbiety Portugalskiej, świeże róże po 65 latach, świętego Kazimierza Jagiellończyka, szaty, które nie uległy zniszczeniu po 120 latach i pomimo wilgotności. 12. Wyrastanie kwiatów z serca albo z ust. Kwiaty, które odrastają, jeśli się je zetnie. Ten rodzaj cudów jest tak bardzo niewiarygodny, że wydaje się czymś legendarnym. A jednak nie brakuje świadectw potwierdzających również te wydarzenia. Po otwarciu grobu błogosławionego cherubina z Avigiliana, zmarłego w 1479 roku, zauważono, że bardzo silnie pachnąca lilia wyrosła z jego serca. To samo wydarzyło się w przypadku błogosławionego Hugolina z Cortony, zmarłego w 1367 roku, i błogosławionego Franciszka ze Sieny, zmarłego w 1328 roku. Natomiast w przypadku błogosławionej Heleny Enzelmini, zmarłej w 1241, i błogosławionego Antonia z Monticiano, zmarłego w 1311, kwiat wyrastał z ust. Niezniszczalni, ale nie na zawsze. Ważne jest, dla uzupełnienia powyższego przeglądu informacji, by zwrócić uwagę na fakt, że cud niezniszczalności zwykle nie jest permanentny, chociaż ciała pewnych świętych pozostają nietknięte jeszcze dzisiaj. U niektórych nastąpiło zbrązowienie tkanek, prawdopodobnie wynikające z ekspozycji organizmów na powietrze oraz z nagłych zmian temperatury i wilgotności wraz z różnymi translacjami, które wymusiły nałożenie bardzo cienkiej warstwy wosku. Zobacz na przykład święta Katarzyna Labour, święty Vincente a Paulo, święta Bernadetta Subiru itd. W przypadku wielu innych cudowne zjawisko ustało po latach albo stuleciach i rozpoczął się ich rozkład. Dlatego tam, gdzie mieliśmy ciało nietknięte, wilgotne, a także elastyczne, dziś mamy tylko kości. Istnieją również ciała, które po okresie niezniszczalności przybrały wygląd naturalnych mumii ze skórą suchą i ściągniętą, jakkolwiek zachowującą pewną elastyczność. Dobrym przykładem jest przypadek błogosławionego Jakuba z Bitetto, zmarłego w 1485 roku, którego ciało zostało poddane ekshumacji jakieś 20 lat po jego śmierci i znaleziono je pachnące, elastyczne, o żywej barwie oraz w wyglądzie osoby śpiącej. Dzisiaj natomiast jawi się ono jako zmumifikowane, ale jest to mumifikacja, która w każdym razie wygląda na cud, jak można wnioskować na podstawie dokumentacji medyczno-naukowej z roku 1986, ponieważ nastąpiła ona z pominięciem normalnych procesów transformatywnych. W tym szczególnym przypadku można stwierdzić, że Bóg ograniczył tylko do krótkiego okresu czasu występowanie cudu wyjątkowego, tego stwierdzonego w czasie pierwszej ekshumacji, by następnie przejść do sytuacji równie cudownej, ale bardziej dyskretnej, tej obecnej, którą można ujawnić tylko przy wykorzystaniu instrumentów naukowych. Taki aspekt jest częścią logiki Boga, który proponuje siebie, ale siebie nie narzuca. Logiki Stwórcy, który chce pozwolić swemu stworzeniu szukać siebie. Nie szukałbyś mnie, gdybyś już mnie wcześniej nie znalazł. Blaise Pascal. Ten sam Bóg spełnia cud słońca w Fatimie wobec 70 tysięcy osób, ale wyklucza z niego resztę ludzkości. Ten aspekt jest częścią logiki Chrystusa, który zmartwychwstając objawia się uczniom, ale pilnie baczy, by nie ukazać się Piłatowi, Sanhedrynowi czy nawet rzymskiemu cesarzowi. W perspektywie Boga cuda są przeznaczone dla nielicznych, a liczni muszą zaufać świadectwu tych nielicznych.
W niewystarczającym stopniu bierze się pod uwagę fakt, że gdyby Stwórca uczynił niezniszczalnymi ciała wszystkich świętych i może na zawsze, w tym celu, aby przycisnąć sceptyków do muru, wówczas nie pozostawałby w zgodzie ze swoją Ewangelią. Chrześcijański Bóg ogranicza się do tego, by proponować wiarę i nigdy nie narzucałby przynależności na podstawie dowodu, albo, by lepiej to wyrazić, nigdy nie nakazywałby wierzyć na siłę. W związku z tym Pascal twierdził, że Bóg postanowił dać wystarczająco dużo światła temu, kto chce wierzyć, i wystarczająco dużo cienia temu, kto nie chce wierzyć. Bowiem gdyby odkrył siebie całkowicie, nie byłoby żadnej zasługi w tym, by w niego wierzyć. A gdyby w ogóle siebie nie odkrył, nie byłoby wiary. Ale jest coś więcej. Tylko Bóg, który siebie proponuje, może nawiązać ze swym stworzeniem relację wolną, pozbawioną przymusu. I tylko w takiej swobodnej relacji może istnieć miłość. Tak więc jego znaki mogą być tylko delikatne, jak powiew, tak jak naucza prorok Eliasz w Księdze Królewskiej. Nadciąga trzęsienie ziemi, ale Bóg nie był w trzęsieniu ziemi. Potem nadciąga wicher, ale Bóg nie był w wichrze. W końcu nadciąga lekki powiew. I to właśnie w nim Eliasz odnajduje Wszechmogącego. A poza Kościołem katolickim? Zjawisko niezniszczalności jest niemal zupełnie nieznane w wyznaniu protestanckim, z jedynym znanym wyjątkiem dotyczącym niejakiego Medgara Iversa i w innych wyznaniach religijnych, judaizm, islam, hinduizm itd. Wyjątek stanowi Kościół prawosławny, który szczyci się znaczną liczbą świętych odnalezionych po śmierci w nietkniętym stanie. To nie zdumiewa, ponieważ chodzi o wyznanie najbliższe katolicyzmowi, a zatem najbliższe pełni prawdy. Ponadto w tym kościele, jak się wydaje, niezniszczalność jest uważana za warunek niezbędny do kanonizacji sługi Bożego. Spośród wielu przypadków przypomnijmy protojereja Aleksieja Mieczewa, zmarłego w 1922 roku, arcykapłana Aleksego Miedwiedkowa, zmarłego w 1934 roku, admirała świętego Fiodora Uszakowa, zmarłego w 1817 roku, świętego Nektarego, zmarłego w 1928 roku, świętego Piotra Petrowicza Niegosza, zmarłego w 1830 roku, świętego Bazylego z Ostroga, zmarłego w 1671 roku, świętą Paraksewę z Iasi z XI wieku, świętego Jana Jakuba Josewite, zmarłego w 1960 roku, świętego króla Stefana Deczańskiego, zmarłego w 1331 roku, kapłana męczennika Konstantyna Gołubieba, zmarłego w 1918 roku, mnicha Wisariona Korkolacosa, zmarłego w 1991 roku. Na wspomnienie zasługuje również nekropolia w Kijowie, gdzie znajdują się 73 zmumifikowane ciała świętych, leżące w otwartych trumnach i w bogatych szatach. Poza prawosławiem na osobną dyskusję zasługuje buddyzm, ponieważ znane są niezwykle rzadkie przypadki mnichów, których ciała zachowały się w nienaruszonym stanie. Na przykład zmumifikowane ciało Lounga Pordaenga, zmarłego około 1980 roku, siedzącego w pozycji medytacyjnej, które przechowywane jest wewnątrz świątyni Wat Kunaran w Tajlandii, albo ciało mnicha Sanghy Tenzina, żyjącego w XV wieku, odnalezione w Tybecie, w grobie leżącym na wysokości 6000 metrów nad poziomem morza. Według badań zespołu naukowego kierowanego przez profesora Wiktora Mair
Ten ostatni mnich miałby stanowić prawdziwy i rzeczywisty przykład automumifikacji. Sangha był zwolennikiem japońskiego mistyka o imieniu Kukai, którego uczniowie żywili się korą oraz korzonkami i całe dnie spędzali na medytacji. Kiedy mnisi czuli, że nadciąga kres ich życia, spożywali pewną substancję pochodzącą z rośliny o nazwie Urishi, która sprawiała, że przez kilka godzin pocili się, wymiotowali i wydalali mocz. W ten sposób byli w stanie pozbyć się wszystkich płynów, przygotowując się do śmierci, która przychodziła po spożyciu przez nich potężnej dawki arszeniku. Jednak o wiele bardziej interesujący jest przypadek Lamy Itiegłowa, który był zwierzchnikiem rosyjskiego buddyzmu aż do roku swojej śmierci w 1927 roku. Jego ciało, które pozostało w pozycji lotosu, zostało ekshumowane w roku 2002 i stwierdzono, że zachowało się w nadzwyczajnym stanie. Badania medyczno-anatomiczne, którym zostało poddane, nie wykazały zmian w strukturze chemicznej, ani też nie odnotowano procesu dehydratacji. Co więcej, zwłoki można porównać z ciałem człowieka, który zmarł od 24 do 36 godzin wcześniej. Jego głowa się poci, ręce są miękkie i ciepłe, mózg emituje impulsy elektryczne, paznokcie wciąż rosną, skóra jest elastyczna, stawy giętkie. To zjawisko, na które nauka nie ma odpowiedzi, stwierdził Wiktor Zwiagin, dyrektor Instytutu Medycyny Sądowej w Moskwie. Jak widać, to przypadek, który wykazuje wiele elementów wspólnych z niezniszczalnymi, ale który nie powinien budzić zdumienia. Można bowiem sądzić, iż jest rzeczą logiczną, że Bóg swoimi cudami ingeruje również w życie ludzi, dla których obca jest religia chrześcijańska, ale w szczególny sposób zasłużonych pod względem moralności i świętości życia. Część druga. Chronologiczna lista cudów niezniszczalności. W przygotowanym przez nas materiale na podstawie książki wybraliśmy kilkanaście z nich. Święty Nazariusz, apostoł i męczennik, Rzym, Włochy, około 35 roku, Mediolan, Włochy około 76 roku. Ojciec Nazariusza był rzymskim urzędnikiem, ale Nazariusz został wychowany w wierze chrześcijańskiej przez matkę, święta Perpetua, która została ochrzczona przez samego świętego Piotra. Nazariusz pierwszy raz przyjął Najświętszy Sakrament z rąk papieża, świętego Linusa, i został przez niego posłany, by głosić Ewangelię. Przemierzył Italię i Galię, a gdy dotarł do Genewy, jakaś kobieta powierzyła mu swego 9-letniego syna, Celsusa, który został jego uczniem i towarzyszem w głoszeniu Ewangelii. W Trewirze dwaj święci zostali aresztowani przez prefekta i doprowadzeni do Rzymu, gdzie skazano ich na śmierć przez utopienie. Wsadzono ich na okręt, jednak zdołali ujść śmierci. Zgodnie z tradycją, dwaj święci zaczęli kroczyć po wodzie, podczas gdy okrętowi groziło zatonięcie. Wtedy żołnierze zaczęli prosić świętego Nazariusza o pomoc, a morze natychmiast się uspokoiło. Okręt w końcu dotarł do Genewy, a apostoł mógł na nowo podjąć głoszenie Ewangelii. Gdy dotarli do Mediolanu, znów zostali aresztowani i skazani na śmierć przez ścięcie. Prawdopodobnie w roku 76. Pamięć o miejscu ich pochówku przepadła aż do roku 396, kiedy biskup Mediolanu, święty Ambroży, kierowany nadprzyrodzoną inspiracją, odnalazł grób dwóch męczenników. Szczególne zdumienie budziło ciało świętego Nazariusza, które w cudowny sposób oparło się rozkładowi. Do naszych czasów dotarło naoczne świadectwo tego wydarzenia autorstwa diakona Paulina, sekretarza i ucznia Ambrożego. Napisał w liście adresowanym do świętego Augustyna: w tamtym czasie on, Ambroży,
odnalazł ciało świętego męczennika Nazariusza, który został pochowany w ogrodzie za miastem Mediolan. Wziął jego ciało i przewiózł je do świętej bazyliki świętych apostołów, leżącej na drodze, która prowadzi do Rzymu. Otóż w grobie, w którym leżało ciało męczennika, jeśli chodzi o datę jego męczeństwa, aż do dzisiaj nie mogliśmy niczego się dowiedzieć, dostrzegliśmy krew męczennika tak świeżą, jakby została rozlana tego samego dnia. Ponadto jego głowa, którą obcięli mu bezbożnicy, była w tak doskonałym stanie i do tego stopnia wolna od rozkładu, z włosami i z brodą, że wydawało się, gdy ją wyjęliśmy, jakby została umyta i włożona do grobu na pokaz. Nie ma co się dziwić, skoro nasz Pan dawno temu obiecał w Ewangelii, że nawet włos z głowy im nie spadnie. W tym samym czasie poczuliśmy zapach tak silny, że swą słodyczą przewyższał wszystkie zapachy. Święta Cecylia, dziewica i męczennica, zmarła w 230 roku. Według Pasji z V wieku, która opowiada o jej życiu, Cecylia urodziła się w rodzinie patrycjuszowskiej i została wychowana jako chrześcijanka. Pragnęła poświęcić życie Bogu, ale ojciec obiecał ją oddać za żonę innemu patrycjuszowi, poganinowi o imieniu Waleriusz. Cecylia przekonała oblubieńca, żeby uszanował jej dziewictwo i żeby przyjął chrześcijaństwo, co uczynił on wraz ze swoim bratem Tyburcjuszem. Później bracia zostali męczennikami razem z urzędnikiem Maksymusem, który dzięki ich przykładowi również został chrześcijaninem. Sama Cecylia została aresztowana za odmowę złożenia ofiar bóstwom pogańskim. Skazana na spalenie we własnym domu, wyszła z tego bez szwanku. Wtedy nakazano jakiemuś żołnierzowi, żeby odciął jej głowę. Kat zadał jej 3 ciosy, ale zdołał jedynie ją zranić. Niestety Cecylia umarła po 3 dniach agonii. Z woli biskupa i przyszłego papieża Urbana ciało zostało pochowane w katakumbach świętego Kaliksta, ale w zaszczytnym miejscu obok tak zwanej krypty papieży. Zostało ubrane w szaty ze złota i jedwabiu i umieszczone wewnątrz cyprysowej trumny, w tej samej pozycji, w której Cecylia zmarła. Wraz z upływem wieków zapomniano o miejscu jej pochówku, aż do roku 822, kiedy papież święty Paschalis I, poinstruowany przez samą Cecylię w nadprzyrodzonej wizji, odnalazł nienaruszone ciało męczennicy, a także kości Waleriusza, Tyburcjusza i Maksymusa. Relikwie zostały przeniesione do kościoła świętej Cecylii na Zatybrzu. W roku 1599, w czasie prac restauracyjnych w bazylice, kardynał Paolo Emilio Sfondrati postanowił otworzyć sarkofag. Wewnątrz znaleziono cyprysową trumnę z wciąż nienaruszonym ciałem świętej, niezmiennie w tej samej pozycji jak wtedy, gdy 13 wieków wcześniej odeszła ze świata. W jedwabnej szacie, przetykanej złotymi nićmi, boso, z narzutką na włosach, leżąca z twarzą zwróconą ku ziemi, ze śladami krwi i ranami na szyi. Natomiast u jej stóp leżały lniane płótna splamione krwią, prawdopodobnie wykorzystywane do zatrzymywania krwawienia z szyi. Biskup Baroniusz i Antonio Bosio, obaj obarczeni przez papieża zadaniem przeprowadzenia badania oraz naoczni świadkowie, napisali: wydawało się, że święta śpi. Gdyby nie rana na jej szyi, nie dawała świadectwa o jej śmierci. Ponadto jej ciało wydzielało silny zapach fiołków i róż. Kardynał Sfondrati po podcięciu brzegu jej tuniki zauważył 2 włosienice, w które wciąż ubrana była zmarła.
Z rozkazu papieża Klemensa VIII ciało przed ponownym pochówkiem zostało na miesiąc wystawione dla uczczenia przez wiernych. Dzięki temu cały Rzym mógł się zbiec i oglądać cudowne ciało, a tłumy były tak wielkie, że wezwano szwajcarską gwardię, żeby utrzymać porządek. Wśród wielu odwiedzających był rzeźbiarz Stefano Maderno, który na zlecenie kardynała Sfondratiego przygotował szkic posągu, wiernie oddającego wygląd i pozycję, w jakiej znaleziono to ciało. W 13 wieków po męczeństwie, wsparta na prawym boku, nogi lekko ugięte, ramiona wyciągnięte naprzód, z głową silnie pochyloną, twarzą zwróconą ku ziemi, na podobieństwo kogoś, kto śpi, zachowując ze wszelkim prawdopodobieństwem tę samą pozycję, którą przyjęła, gdy otrzymała 3 ciosy, po których żyła jeszcze przez 3 dni. Dziś ten posąg, ponownie odrestaurowany, znajduje się w centralnym miejscu bazyliki pod głównym ołtarzem, natomiast jego kopia została umieszczona w katakumbach świętego Kaliksta w pobliżu krypty, gdzie w IX wieku ciało po raz pierwszy zostało odnalezione. Trumna świętej została umieszczona w jednej z naw bazyliki i można ją oglądać przez kratę. Święta Agata, dziewica i męczennica, Catania, Włochy, 235 rok. Zmarła Catania, Włochy, 251 rok. Urodzona w bogatej szlacheckiej rodzinie chrześcijańskiej w wieku około 15 lat, postanowiła poświęcić Bogu swoje dziewictwo. Podczas prześladowań cesarza Decjusza prokonsul Kwincjan, opanowany chorobliwą miłością, oskarżył ją o publiczną obrazę religii i kazał zaprowadzić do swojego pałacu. Następnie próbował ją uwieść, ale bezskutecznie. Wówczas postanowił się zemścić, poddając ją procesowi. Agata została skazana na straszliwe tortury i okaleczenia przed wrzuceniem jej do pieca. Jednakże silny wstrząs ziemi przestraszył prokonsula, który rozkazał uratować dziewczynę z płomieni. Agata już wtedy w agonii zmarła kilka godzin później. Nienaruszone przez rozkład ciało zostało pochowane w miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się kościół świętej Agaty Starszej. Pozostawały tam do roku 1040, kiedy bizantyjski wódz Georgios Maniakos przewiózł ciało świętej do Konstantynopola, żeby je zabezpieczyć przed arabskimi najeźdźcami. W stolicy wschodniego imperium jej relikwie były otaczane tak wielkim kultem, że co roku w dniu 5 lutego obchodzono uroczystość na ich cześć. Tego dnia, jak opowiada naoczny świadek święty Metody, można było zaobserwować cud oleju wrzącego w lampach zapalonych na ołtarzu. W roku 1126 ciało zostało przewiezione do Catanii i umieszczone w katedrze. Zgodnie z relacją biskupa Maurycego, współczesnego wydarzeniom, święta Agata objawiła się we śnie Francuzowi Gilbertowi, urzędnikowi w królewskim pałacu w Konstantynopolu, prosząc go, by odwiózł jej ciało do rodzinnego miasta. Dlatego on, z pomocą przyjaciela kalabrajczyka Goselina, ukradł ciało, pociął je na części i ukrył w dwóch kołczanach, aby nie zostały odkryte. Przyjaciele przybyli do Messyny, a następnie udali się do Aci Castello, gdzie przekazali relikwie biskupowi Maurycemu. Ciała tych dwóch żołnierzy spoczywają obecnie w katedrze w Catanii w pobliżu sarkofagu, zawierającego ramiona, nogi i pierś świętej. Te relikwie zachowały się w nienaruszonym stanie pomimo upłynięcia ponad 1700 lat, chociaż wydają się ciemne i pozbawione wody. Głowa i tułów są zamknięte wewnątrz popiersia przedstawiającego świętą, wykonanego ze srebra pokrytego złotem i lakierem, ozdobionego niezwykle cennymi klejnotami, wszystkimi
pochodzącymi z wotów złożonych w ciągu ostatnich 7 wieków. Relikwiarz jest eksponowany w czasie 3-dniowych uroczystości, które rozpoczynają się 5 lutego, związanych ze wspomnieniem świętej, a później jeszcze 17 sierpnia uroczystość przeniesienia relikwii. Święta Barbara, dziewica i męczennica, Nikomedia, Turcja, 273 rok, Rieti, Włochy, 288 rok. Urodzona w rodzinie pogańskiej, w młodym wieku straciła matkę i podążyła za ojcem, Dioskurem, współpracownikiem cesarza Maksymiliana do Italii, gdzie jej ojciec, służąc cesarstwu, stał się prześladowcą chrześcijan. Ojciec, dowiedziawszy się, że córka nawróciła się na nową religię, postanowił przekazać ją prefektowi, Marcjanowi. Po 2 dniach tortur Barbara została ścięta przez samego Dioskura, który z kolei zginął rażony piorunem. Obecnie jej szczątki spoczywają w katedrze w Rieti. Z wyjątkiem stopy, która w nietkniętym stanie znajduje się w kościele w Degnano, Istria. Święty Aleksander z Bergamo. Żołnierz i męczennik. Zmarły w Bergamo, Włochy w 303 roku. Święty Aleksander służył w rzymskim legionie nazywanym Tebańskim, ponieważ składał się głównie z żołnierzy pochodzących z Egiptu i był dowódcą centurii. Legion stacjonował na wschodzie, ale w czasie prześladowań Dioklecjana został przeniesiony do Europy. Gdy przemierzali tereny obecnego szwajcarskiego kantonu Valais, legion otrzymał rozkaz poszukiwania chrześcijan. Ale legioniści, którzy niemal wszyscy byli konwertytami, odmówili. Za tę niesubordynację zostali skazani na masową egzekucję wykonaną w pobliżu Aganaum, obecnie Martini. Wśród nielicznych ocalałych był Aleksander, który uciekł do Mediolanu, a następnie do Como, w obu miejscowościach uchodząc przed męczeństwem. W końcu schronił się w Bergamo, gdzie został schwytany i ścięty w 303 roku w pobliżu miejsca, gdzie obecnie znajduje się kościół świętego Aleksandra in Colonna. Ciało męczennika przez długi czas pozostawało niezniszczone. Do dzisiaj zachowały się nieliczne fragmenty jego ciała, przechowywane wewnątrz urny w rzymskich katakumbach. Święty Wiktor, nazywany Moro. Żołnierz i męczennik z Mauretanii. Zamordowany w Mediolanie, Włochy w 303 roku. Był czarnoskóry, pochodził z Mauretanii. Wyznawał religię chrześcijańską i służył w gwardii pretoriańskiej w Mediolanie. Ponieważ odmówił złożenia ofiar bóstwom pogańskim, został aresztowany, poddany torturom i w końcu ścięty w lesie za miastem. Jego ciało przez tydzień pozostawało niepochowane, dopóki nie odnalazł go biskup Maternus w nienaruszonym stanie, jaśniejące cudownym blaskiem i strzeżone przez 2 dzikie bestie. Na miejscu męczeństwa wzniesiono mu wspaniały grób. W roku 1576 święty Karol Boromeusz kazał przenieść jego szczątki do nowego kościoła w Mediolanie, który do dnia dzisiejszego nosi jego imię. Święty Wiktor jest jednym z ulubionych świętych mieszkańców Mediolanu i dlatego dedykowali mu kościoły, pomniki, a nawet więzienie. Święta Eufemia z Chalcedonu. Męczennica. Chalcedon, Bitynia, na terenie dzisiejszej Turcji. Zabita w Chalcedonie w Bitynii w 303 roku. Była bardzo młodą chrześcijanką z Chalcedonu, która została aresztowana w czasie prześladowań Dioklecjana, ponieważ odmówiła uczestniczenia w pogańskiej uroczystości na cześć Aresa. Została skazana na śmierć przez prokonsula Priscusa. W nadprzyrodzony sposób
przetrwała całą serię tortur, zanim została zabita przez dzikie zwierzę, podczas gdy inne zwierzęta łasiły się u jej stóp. Później nad jej grobem wzniesiono bazylikę, gdzie w roku 451 odbył się IV Sobór Powszechny, w czasie którego potępiony został monofizytyzm. Opowiada się, że aby rozwiązać teologiczny spór pomiędzy prawowiernymi a monofizytami, postanowiono, że każda ze stron napisze swoją tezę na kartce papieru. Następnie otwarto grób, w którym spoczywało ciało świętej Eufemii, męczennicy. I jedną oraz drugą kartkę położono na piersi świętej w obecności przedstawicieli obu stron, a następnie zapieczętowano grób. Po 3 dniach modlitw otwarto grób i pismo heretyków znaleziono u stóp świętej, a w jej prawej ręce było pismo katolików, które sama męczennica podała biskupom Marcjanowi i Anatolowi ku zdumieniu wszystkich obecnych. Według relacji Giovanniego Francesco Besozzo z 1623 roku. Od tamtej pory kult świętej Eufemii rozszerzył się na cały świat chrześcijański. Obecnie jej niezniszczone ciało spoczywa w bazylice w Rovigno, Chorwacja. Podobno ciało dotarło na ówczesną wyspę Rovigno w roku 800, dryfując na morzu wewnątrz marmurowego sarkofagu pochodzącego z Konstantynopola. Ciało złożono w starym kościele pod wezwaniem świętego Jerzego Męczennika. Identyfikację szczątków jako należących do męczennicy potwierdziła pergaminowa kartka, znaleziona przy jej ciele. Święta Łucja, dziewica i męczennica z Syrakus, zamordowana w Syrakuzach w 304 roku. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny chrześcijańskiej. Postanowiła poświęcić się Bogu, składając ślub czystości i rozdzielając wśród ubogich swój posag, przeznaczony na jej zamążpójście. W czasie prześladowań Dioklecjana jakiś młodzieniec poprosił o jej rękę, ale wobec jej odmowy zadenuncjował Łucję jako chrześcijankę. Łucja została zaprowadzona przed oblicze prefekta Syrakus, Paschazjusza, który nakazał jej złożyć ofiary bóstwom pogańskim. Dziewczyna nie zgodziła się i dlatego została poddana straszliwym torturom, a później zabita. Przed śmiercią zapowiedziała rychły upadek Dioklecjana i pokój dla chrześcijan w całym cesarstwie. Ciało zostało pochowane w katakumbach Syrakus, gdzie pozostawało do roku 1039, zanim zostało przewiezione do Konstantynopola przez wodza Gorgiosa Maniakosa, aby ochronić je przed Saracenami. Podczas czwartej krucjaty w roku 1204 doża Henryk Dandolo przewiózł ciało do klasztoru świętego Jerzego w Wenecji. Wreszcie w roku 1863 ciało zostało przeniesione do kościoła świętego Jeremiasza i Łucji, również w Wenecji, gdzie spoczywa do dnia dzisiejszego. W roku 1981 kilku przestępców należących do weneckiego półświatka weszło do kościoła z bronią w ręku i skradło ciało męczennicy. Jednak kilka miesięcy później, dokładnie w noc 13 grudnia w uroczystość świętej Łucji, ciało zostało w cudowny sposób odnalezione przez policję. Relikwie do tej pory nie uległy zniszczeniu, mimo swych zagmatwanych dziejów. Widać skórę, paznokcie, skórę głowy, ale ciało nie jest kompletne, ponieważ z upływem stuleci usunięto z niego wiele fragmentów, by je wysyłać do kościołów na całym świecie. Znajdują się one na przykład w Syrakuzach, w Weronie, w Metz. Od 2002 roku w kościele świętej Łucji zbudowanym przy ośrodku dla niewidomych dzieci w Togoville, Togo, znajdują się dwie małe relikwie podarowane przez patriarchę Wenecji.
święty Marcin Stur, biskup Sabarii na Węgrzech, zamordowany w Caen we Francji w 397 roku. Urodził się jako syn oficera rzymskiej armii, wyznawcy pogaństwa, ale od dziecka był wychowywany w wierze chrześcijańskiej. Po zaciągnięciu się do armii cesarskiej przez wiele lat służył w Galii. Wtedy właśnie miało miejsce słynne związane z nim wydarzenie. Gdy jechał konno, przeciął swój płaszcz, żeby podarować jego połowę zmarzniętemu biedakowi, drżącemu z zimna. Jeszcze tej nocy we śnie pojawił się przed nim Jezus z uśmiechem, owinięty w ten sam płaszcz. W roku 365 Marcin porzucił armię, żeby zostać uczniem biskupa Hilariona. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w roku 360 założył w pobliżu Poitiers najstarszą znaną w Europie wspólnotę monastyczną. Mniej więcej 10 lat później chrześcijanie z Poitiers, pozostawszy bez pasterza, obwołali go swoim biskupem. Od tego momentu zaczął szerzyć chrześcijaństwo w całej zachodniej Galii, walcząc z kultami pogańskimi oraz broniąc biednych i słabych przed bogatymi. W chwili jego śmierci w roku 397 zarówno jego twarz z wyrytymi śladami po praktykach pokutnych, jak i jego ciało udręczone wyrzeczeniami stały się bardziej przejrzyste niż kryształ i bielsze od mleka. Mieszkańcy Poitiers i Tur sprzeczali się o jego ciało, aż w końcu ci ostatni w nocy zdołali je wykraść i zanieść do swojego miasta. Święty Paisjusz, eremita. Urodzony w roku 320 w Al-Minufija w Egipcie. Zmarły w roku 417 w Ansanie, Egipt. Jest czczony jako święty kościoła koptyjskiego. W wieku 20 lat schronił się w pustelni razem z innymi mnichami w Wadi An-Natrun, pustynia ascetów na terenie dzisiejszego Egiptu, gdzie zbudował klasztor. W roku 407 w następstwie najazdu Berberów musiał uciec na wzgórza w pobliżu Ansana, gdzie zmarł 10 lat później. Jego ciało, które pozostało nienaruszone, zostało przewiezione do założonego przez niego klasztoru, któremu na jego cześć nadano imię świętego Paisjusza. Z biegiem stuleci na Wadi An-Natrun powstało około 50 klasztorów rytu koptyjskiego. Obecnie istnieją 4 z nich. Ciało świętego Paisjusza do tej pory pozostaje w stanie nienaruszonym i jest pochowane w Deir Anba Bishoi, klasztor świętego Biszwiego. Święty Patryk, biskup. Urodzony w Banheaven w Anglii w 387 roku. Zmarły w Ulster w Irlandii w 461 roku. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Gdy miał 16 lat, porwali go piraci, którzy handlowali niewolnikami, sprzedali go irlandzkiemu pasterzowi. Po 6 latach udało mu się uciec z Irlandii i powrócił do ojczyzny, ale doszedł do wniosku, że opatrzność przez to dramatyczne doświadczenie powołała go do ewangelizowania tych wciąż pogańskich cudzoziemców. Tak więc podjął niezbędne studia i został wyświęcony na kapłana. Wyruszył następnie do Francji i Włoch, by rozwinąć swe przygotowanie teologiczne. W roku 432 został przez papieża Celestyna wyświęcony na biskupa Irlandii. Powróciwszy do tej ziemi, zaczął nawracać lud na chrześcijaństwo, w krótkim czasie uzyskując nadzwyczajne rezultaty. Swoją skuteczność zawdzięczał swoim zdolnościom organizacyjnym oraz poszanowaniu lokalnej tradycji i kultury. Po jego śmierci przez ponad 10 dni nie można było odróżnić dnia od nocy, bo dzień i noc były tak samo świetliste i jasne dzięki światłu, które świeciło z nieba nie tylko nad tymi świętymi zwłokami, ale nad całym tym dużym krajem.
relacja Paolo Bottiego z 1690 roku. Święta Patrycja z Konstantynopola. Dziewica urodzona w Konstantynopolu w Turcji. Zmarła w Castel dell'Uovo w Neapolu we Włoszech w 660 roku. Urodzona w rodzinie cesarskiej, pochodzącej od cesarza Konstantyna, w młodym wieku złożyła ślub dziewictwa. Z tego powodu musiała uciekać, gdy Konstanty II, jej kuzyn, chciał zmusić ją do małżeństwa. Po dotarciu do Rzymu przyjęła welon dziewiczy od papieża Liberiusza. Powróciła do Konstantynopola w związku ze śmiercią swego ojca, ale wyrzekła się jakichkolwiek roszczeń do swego tronu. Co więcej, rozdzieliła swój majątek pomiędzy ubogich. Później wyjechała do Ziemi Świętej. Jednak okręt z powodu burzy rozbił się na Megaridę, mała wysepka należąca do Neapolu, gdzie Patrycja wkrótce zmarła. Ciało zostało pochowane w klasztorze bazyliańskim poświęconym świętym Nikandrowi i Marcjanowi. Mniej więcej wiek później jakiś pielgrzym wszedł nocą do kościoła w Neapolu, gdzie było pochowane jej ciało. Podniósł kamień grobowy i próbował zdobyć jej ząb. Z zębodołu obficie wytrysnęła krew w takiej ilości, że następnego ranka zakonnice mogły ją napełnić 2 ampułki. Później, pomiędzy rokiem 1198 a 1214, widziano, jak grób obficie roni mannę. W roku 1864 ciało zostało przeniesione do klasztoru świętego Grzegorza Oświeciciela, gdzie spoczywają do dzisiaj pokryte woskiem. Lud licznie nawiedza to miejsce, by uczestniczyć w cudzie roszenia krwi i manny. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.